Człowiek jest niezwykłym urządzeniem. Musi sobie poradzić w każdej sytuacji. To są żywi ludzie, ogromne emocje, ogromne oczekiwania, czasami ogromny lęk, co się stanie, co się zdarzy, ogromna radość sukcesu, z triumfu, czasami ogromne zmęczenie, bo ten sukces nie przychodzi tak łatwo, bo to jest często praca rozpisana na wiele lat. Jednym z projektów dedykowanym młodym ludziom jest konkurs Pamięć Nieustająca. Punkt wyjściowy do tego, żeby młodzi zaczęli szukać wokół siebie. Często właśnie w historiach własnych rodzin. Część takich prac jest bardzo osobistych. Właściwie żaden inny dokument nie dostarczy takich informacji, takich argumentów, jak właśnie zdjęcie. Dość istotne, ważne. Jest to nieraz żmudne, ale ciekawe. Realizacja tego typu przedsięwzięć patriotycznych i konkursów jest jak najbardziej wyrazem troski o pamięć historyczną, głównie wśród pokoleń młodych ludzi wkraczających w dorosłe życie. Nie jest ta kwestia podnoszona jakoś tak głośno i publicznie, poza lekcjami przedmiotowymi, historia czy język polski, czy wiedza o społeczeństwie. Jesteśmy mile zaskoczeni tymi efektami i też ilością tych prac. Spodziewaliśmy się, że będzie tych prac kilkaset, a jest ich już około 1000 i liczymy je nadal. To były wiersze, to były opowiadania, reportaże, bardzo bogate, widać włożoną pracę, widać ten trud. 25 kwietnia jury będzie obradowało. 6 maja zostaną ogłoszone wyniki. Laureaci dowiedzą się telefonicznie. Ukaże się też informacja na naszej stronie internetowej, stronie konkursowej pamięćnieustająca.pl.